Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Na temat przebaczenia wiele razy mówiliśmy, tu rozważaliśmy i proszę wybaczyć, nie będę powtarzał tego, co już wydaje mi się wiele razy powiedziałem. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj po pierwsze przypomnieli sobie, że to jest problem. Problem przebaczenia w życiu naszym duchowym to jest problem. Myślę, że to jest bardzo ważny problem i skoro Pan Jezus w modlitwie, której nauczył nas wszystkich, Pan Jezus nas nauczył i wstawił tam ten kawałek i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to widocznie coś musi być na rzeczy. Z doświadczenia duszpasterskiego, nie wiem, czy mówiłem ten przykład, ale tak było, że kiedyś swego czasu, jeszcze jak pracowałem na Placu Zbawiciela, mieliśmy taką grupę modlitwy wstawienniczej. Modliliśmy się za rozmaitych ludzi, którzy mieli rzeczywiście bardzo wielkie problemy duchowe. I najczęstszym problemem, który był u ludzi, to był problem nieprzebaczenia. Pamiętam, że kiedyś modliliśmy się dość długo nad jedną panią i, jak się to mówi, nic nie szło. Bo to jest mniej więcej taka grupa, powiedzmy sobie, 4 osób. Każdy z nas ma jakieś tam zadanie. Ktoś szuka w Słowie Bożym, ktoś modli się w duchu. Różne są zadania. No i rzeczywiście nikomu nic nie szło. Czuliśmy, że po prostu nie idzie. No, jest tak i mogę powiedzieć, że na podstawie swojego doświadczenia duszpasterskiego mogę powiedzieć tak, czasami jest tak, że modlitwa nie idzie. I tam wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, że się nie da dalej modlić za tą osobę. I ta osoba mówi, no właściwie nic nie przeżywa i tak dalej. I w pewnym momencie też za jakimś, uważam, wierzę, natchnieniu Ducha Świętego, czy masz jakąś osobę nieprzebaczenie, znaczy masz jakieś nieprzebaczenie w swoim sercu? I na początku nie. Ale potem okazało się, że tak. Bo ja nie przebaczę. Nie, absolutnie nie. No i wtedy powiedzieliśmy: przepraszam bardzo, musimy skończyć tę modlitwę. No i konsternacja. No to dobrze. Dobra. To chcę. Ale czy chcesz dlatego, że cię, że tak powiem, niejako zmuszamy, czy dlatego, że ty chcesz własną wolą? No trochę czuję się przymuszona.
No to dobra, to prostujemy intencje. Czy chcesz w imię Jezusa Chrystusa przebaczyć tej osobie? Tak, chcę. I proszę mi wierzyć, 5 minut modlitwy i, że tak powiem, uzdrowienie w sercu widać było wyraźnie i myśmy mieli świadomość tego, że rzeczywiście to było ważne. Mogę powiedzieć, że wiele modlitw wielu ludzi dlatego nie jest wysłuchanych, bo gdzieś jest z tyłu nieprzebaczenie. Jeden z ojców Paulinów powiedział, że jak modli się Ojcze Nasz, to mówi, że nie wie przypadkiem, czy nie modli się o piekło. Bo modli i odpuść nam naszym winowajcom, jako i my odpuszczamy. Czyli jeżeli ja nie odpuszczę, no to Panie Boże, to ja się modlę o to, to Ty mi też nie przebaczaj. Jest coś z tego. Rzeczywiście, czy przypadkiem czasami nie modlimy się o piekło? Wtedy, w takiej sytuacji. No bo ja mam rację. I tu od razu chcę powiedzieć, że czymś innym jest wybaczenie z serca. To znaczy bardziej, serce to jest i uczucie, i wola. I dlatego też bardziej chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, że w przebaczeniu chodzi nie tyle o odczucia. Bo te odczucia mogą zostać cały czas paskudne do tej osoby. Ale jeśli ja w imię Jezusa Chrystusa mówię przebaczam i chcę przebaczyć, mimo że uczucie dalej jest takie samo, to wielu ludzi mówi, to ja nie przebaczyłam czy nie przebaczyłem. Przebaczyłeś. Dlaczego? Bo powiedziałeś przy Panu Jezusie, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam. Ja chcę przebaczyć. Co to znaczy przebaczyć? Chcę prawdziwego dobra dla tej osoby. No dobrze, ale jeżeli on mnie okradł i w tej chwili, nie wiem, na Bahamach gdzieś tam urzęduje, to ja mu życzę dobra. Czyli życzę, żeby dotknęła go sprawiedliwość na ziemi i żeby on to, co ukradł, odcierpiał już tutaj na ziemi. Ja mu dobrze życzę. Bo lepiej, żeby on odcierpiał to tutaj na ziemi, aniżeli w wieczności, nie daj Boże, piekle. Więc pamiętajmy, że przebaczenie to jest życzenie, to jak rozeznać, czy przebaczyłam, przebaczyłem. Zapytaj się siebie, czy życzysz tej osobie dobrze. Bo wiadomo, że żeby sobie złamał nogę, to nie o takie życzenie chodzi. Żeby go pokręciło z tego powodu, że on mnie tam zrobił coś. To nie jest dobre życzenie. Życzę mu, żeby on na przykład się zbawił. Życzę mu, żeby Bóg mu wybaczył. A Bóg już wie, co ma zrobić. Ja nie muszę dyktować Panu Jezusowi, czy on ma być sprawiedliwy w tym wypadku, czy ma być miłosierny. Naprawdę, zostawmy to Panu Bogu. Nie bawmy się w Boga. Natomiast to, co jest z naszej woli, z naszego serca, niech wypływa zawsze w kierunku tym, jakim nas zaprasza Pan Jezus. I jest jeszcze jedna taka motywacja. Jakbyście mieli taką wątpliwość, czy powinnam przebaczyć, czy nie powinienem przebaczyć, to właśnie mądrość Syracha jest fajna, bo mówi między innymi: pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. I jak masz wątpliwości, czy masz przebaczyć, czy nie, to pomyśl o rozkładzie ciała, o śmierci. Tak, pójdź sobie na cmentarz i pomyśl, że ty też tam w tej kolejce już stoisz do cmentarza. I wtedy, kiedy człowiek widzi, że to życie naprawdę jest tutaj na ziemi chwilowe i że kiedyś, co, z nieprzebaczeniem mam wejść w tamten świat? No to chyba nie tak. I myślę, że czasami jest to dobra motywacja. Dla niektórych dobra, dla niektórych nie. Natomiast skoro Pismo Święte tak mówi, to warto także i tę motywację zatrzymać w swoim sercu. Niech Matka Boża nas trzyma w swojej opiece i niech te Boże rany, których obmywamy nasze grzechy, nie innych grzechy, niech one będą naszą pomocą także i w czynieniu i szukaniu odpustu, czyli darowania kar za winy, które zostały już odpuszczone.